Cześć. Jestem w opuszczonym forcie. Z tymi, że wojownikiem sobie walczę. Tym mieczem chyba lepiej pójdzie. Bo wcześniej próbowałem srebrem, ale okazało się, że to się nie opłaca. Wiecie, srebro na nieumarłych powinno działać właśnie. Ja pierdolę, będę walczył z nim godzinę, ale wcześniej jakoś dawałem radę. Kiedy byłem w podziemiach i było dwóch. Czy ten silniejszy jakiś? Zobaczmy, ile on ma życia, bo ja nawet nie mam pojęcia, ile on może mieć HP. 370. Jestem. Już niedużo naprawdę zostało. Kurwa. Biję go z 5 minut. Wczytywałem grę i zapisywałem. Zesram się chyba za szczęście, jak go w końcu zabiję. Ale widzę, że już krwawi. Ja widzę tej gry, kurwa mać. Ja pierdzielę, naprawdę. Tylko 20 lat bił. Ale krwawi pajac. Nie wiem, ile ja mu zadaję, po 5 obrażeń z tego jego życia. No ale coś ubywa raczej. Ze mnie czy z niego, nie wiem już. Ciekawe, ile on ma życia. Wow. I takim przemiłym akcentem zaczynamy ten odcinek opuszczony fort. Zaczynamy ten odcinek. Dobra. Tu są kolejne harpie, jak widzę. Jest jakiś pentagram, jak widzę. Dobra. Szalona dziewczyna ciągle. Эй, кто ты? Ты Aha. ведь не похожа на размеренного призрака, который хочет меня убить?
Gra mi się zbugowała? To jakiś sukup czy coś takiego. Da, ja podejdę ciut bliżej. Da się to zabić w ogóle? Kurwa, muszę Marwina wpisywać. Nie da się tego zabić. Nie widzę życia, które zabiera jem przeciwnikom. Czy moja gra jest utrudniona? Co? Będę musiał tę całą kwestię dialogową. Ej! Ty... Ojej. A srebro jej coś zabierze? Srebro jej coś zabrało? Też nic. Nic jej nic nie zabiera. Co ja mam z nią zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. A kurwa, nie widzę życia nawet, które zabieram. Dobra, to są jakieś nauki poszukiwacze. Wino. Dobra, gdzie są te nauki poszukiwacze? Nauki poszukiwacze. 400 XP i nowy poziom. Ej! Ej! Ty... Ojeju. Te kwestie dialogowe chyba nie mają żadnej różnicy, co ja zrobię. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Idę stąd. Przyjdę tu kiedyś, jak będę wiedział. A, mogę tu iść spać? Nie mogę. Żadnych rzeczy innych tu nie ma. Książek, kufrów. Na razie to ja nie mogę znaleźć to, po co tu przyszedłem. No, chodźcie, harpie. Gobliny słyszę. No to chyba nie w forcie. I co ja mam tu zrobić? Czarna ruda. A tu będzie można wejść? O, jest harpia. Chciałem to zabić. Podejdź. Nie potrafi na dystans atakować. Gdzie co ja się zastanowię po prostu. Cześć. Udało mi się zabić tą szaloną dziewczynę i okazuje się, że ona miała ten kamień. Dobra. Cieszę się. A, nie mogę tu spać.
No dobra, mniejsze o większe, ale mamy w sumie już wszystkie potrzebne nam przedmioty, tak? Możemy się steleportować tutaj siódemeczką. Получается. Dobra. Ja przemieszczę się jak najszybciej, myślę, do tego i zrobię cięcie. Okej, wróciliśmy do tego nekromanty. Kamienia się nie dało używać, czyli można tego używać tylko i wyłącznie w jakichś określonych miejscach. Garhan. Pieli sobie grzyby. A, straciłem złowieszczą moc kamienia. Меня прислал Фрэнсис. Он хочет закончить начатое, но ему нужна твоя помощь. Что? Не думал, что он объявится через столько лет. Значит, он знает, что я жив. Мне нужно подумать. Приходи завтра. Угу. Камень стихий у меня. Отлично. Давай его сюда. Сейчас я соединю камень с амулетом. Подожди немного. Всем же спать, муж есть. А, вот, получилось. Амулет снова работает. Ты завершил третье испытание. И в награду получаешь этот амулет. Теперь я смогу колдовать? Именно. Используй же его с разумом. И не забывай о проклятии амулета. Какое еще проклятие? Со временем ты все узнаешь сам. Угу. Эй! Dobra, jak wygląda ten amulet? Amulet przeklętych. Эй, ты! Я прошел все испытания. Да, прекрасно. Надеюсь, ты осознал всю суть силы Белиара. Ха-ха! Можешь не отвечать. Прими же этот посох настоящего темного мага и используй его во имя Белиара. Dostałem dużo rzeczy od niego. Czyli co? Najemnik orków i tak cały czas tego gildia. Święty kat, dwuręczny miecz, kostur nekromanty. Wymagana mana 150. Aha. Że warto będzie z tego korzystać. Hej, ty! Dobra, poczekajmy jeszcze do jutra, aż mi opowie tamtą... tam co miało powiedzieć. Kurde, brałem w broń jednoręczną, a biorę teraz broń dwuręczną. Ale mam 61%, więc rozbieżność pomiędzy tymi specjalizacjami no nie jest za duża. Co nie? Dużo się zmieniło w naszej rozgrywce. Serio, nie spodziewałbym się, że wątek tego nekromanty będzie taki. Каково будет твое решение? 10 лет назад я попал на этот остров с другими магами, и наше желание выбраться отсюда было настолько большое, что мы переступили все возможные границы и разбудили древнее зло, которая сразу же поглотила нас. Лишь мне удалось спастись. Остальные навсегда остались под властью демона. Ты хочешь сказать, что маги до сих пор живы? Да, Фрэнсис убил их. Но они опять воскресали. И чтобы не позволить злу внутри них вырваться наружу, пришлось наложить печать. Что еще за печать? С помощью нее Фрэнсис навсегда запечатал их тела в могилах. Теперь он хочет разрушить ее. И убить демона внутри них. Видимо, он нашел способ. Что? А? Что-то я с тобой заболтался. Держи печать и отнеси ее Фрэнсису. Ага, czyli to ma związek z Francisem. Dobra, zrobimy to, ale na razie muszę zrobić cięcie. Okej, dogrywam to do poprzedniego materiału. Jestem u Francisa. A вот и ты. Познакомься с моим другом Роком. Ну ведь это же Мракорис! И что с того? 5 лет назад я нашел эту маленькую зверюшку. Он был сильно ранен. Стрела прошла прямо возле его сердца. Но мне удалось спасти Рока.
А потом он привязался к тебе? Верно. Минос его просвети. Убивать жалко что было. Служение Бальяра. Раньше он был не больше кротокрыса. А тут такая зверина вымахала. Видимо, давно я его не видел. Pogadać z nim? Ej! Ja myślałem, że to jakiś zwierz po prostu się zrespił i chciałbym, że tego ścierwojada oczyciłemstwo robić. Ja naszol Gerarda. On gotów pomóc i передал тебе вот эту печать. Отлично. Теперь ее нужно разрушить. Ты готов к этому? Да, я готов. Печать разбита. Вассалы освободились от ее оков. Теперь необходимо найти и отобрать их черные сердца. Я отправлюсь к могиле мастера Корва. Он оказался больше всех подвержен проклятию. Ты же отправляйся к Нерону и Келладу. Их могилы я отметил на карте. Окей. Dzięki. Ile ja mam złota? 2400. Dobra. Niech będzie. Będzie trzeba pomyśleć zaraz nad... Bo może bym wziął... Nie, czekajcie, nie będę mógł dwóch naszyjników mieć założonych. Będę mógł mieć albo ten antymagiczny, albo bitewny, albo na magię, więc ja nie mogę mieć wszystkiego naraz. Przecież. Bo dostałem ten naszyjnik, który złamie klątwę wyspy, tak? Więc wtedy będę musiał... powstrzymać się od innego. Dobra, mam się udać do... Nie mogę zrobić zadania oczyszczania tunelu, bo mam problem z tą armatą. Oddziały zwiadowcze, przeszłość Francis. Okej. Говорят, на острове есть паладины. Tutaj jest Zartok. Ej! Ja zagłaszam z tobą. I tak dobrze. Ty pokazać to na arenę. I unicztożyć to wszystko. Kurtan. Wak. Почему ты не... Я... Вак. Ходят слухи, будто ты можешь голыми руками победить тролля. Вак, все может. Вак очень сильный. И может легко победить кого угодно. Но Адонас сказал... Откуда у тебя такая сила? Ведь не каждый орк может руками задушить такую тварь. Это не твое дело, наемник. Твоя задавать неправильные вопросы. Где твое оружие? Ведь все орки носят топоры, разве что шаманы ходят без них. А ты на шамана не похож. Моя... Потерять топор во время битвы с мертвецами. Мертвецами? Да. Однажды моя преследовать беглого раба. Тот прятаться в пещере, что в лесу. Моя пойти за ним и увидеть, как мертвых орка оживить и убить Мора. Вак иметь неосторожность и быть замечен. Нежить кинуться на меня, моя храбро сражаться, но их было очень много, и Вак бежать. Что если я найду твой топор? Мора пойдет к мертвецам. У наемника вообще мозгов не осталось после работы на шахте. Если ты... Добра. Заскан твой топор, ясно. Я достану твой топор. Где находится пещера? Глупый наемник. Пещера находится у подножья горы, возле разрушенной башни. Можешь мне чего-то научить? Ты можешь меня чему-нибудь... Вак может показать Мора, как стать сильнее. Сильнее, добра.
No dobra, nie umarli pod wieżą, czyli to brzmi jak tam koło Gerarda, prawda? Dobra, to to zadanie byśmy mieli, nowi niewolnicy. Z Magarem, który będzie mi towarzyszył. Tylko nie wiem, jak przez to, ten tunel przejdę. Przeszłość Francisa, oddziały zwiadowcze, tajemnicza jaskinia. Uczeń Gorhara, do tego potrzebuje wilka przywołać. Śnieżnego. Albo raczej go nie znajdziemy tu na wyspie. Który w ogóle mamy odcinek 61. Czuję się jakbym już, powiedzmy, dużo większość zadań pobocznych porobił tak właściwie. Tych zadań łącznie w grze miało być tutaj około 90 i szczerze, tak jak czasowo wychodzi to długo wszystko, to... Ej! W tych wrotach też podobnie było dużo zadań. Ja chcę poznać tajny alchimii. Хорошо. Но я буду тебя учить. Тебе нужно... Но я мне оставить при... Каким рецептом ты можешь обу... Есть несколько. Эликсир силы. Mora ubrać swoje grawne oki! Dobra, a tutaj ludzie nie śpią? Na przykład? A Gorhar? Radę. Dobra. Dobra, z kim miałem iść po tych niewolników? Magarem. Magar to nie jest własnym ten towarzyszący. Nie, Midar to był ten, który wcześniej stał u boku. A Magar to nie wiem, czy to nie jest taki strażnik po prostu na dole. Ему воздавать хвалу и следовать его заветам, почитая его как Бога. Jak na razie nawet nie mam żadnej osoby, która mogłaby mnie uczyć. Dobra, tutaj dla chatu nie mam jeszcze wszystkiego. Możemy находить артефакты и уплывать отсюда. Dobra, mi się wydaje, że Magar to będzie tutaj przy... Przy obozie stał. Magar, ten. Tars chce, żeby my... Я готов. Отправляемся в путь. Море бежать. Чрион. Что это правда? Он проводит. Добра, видите, что? Ну, то есть баг, который... Co mamy z tym właśnie zawalonym przejściem? No i wyżej, no będziemy musieli przetransportować Marwinem siebie oraz Orka. No to nie jest zależne ode mnie. Chciałem to zadanie wykonać bardzo. Wiecie, że ja odhaczam sobie te zadania. Że temu Magarowi gorzej jest, bo... Chodzi jak debil. Ciekawe, co jest z tą jaskinią, bo tam dalej się przejść nie da. Strasznie szybki ten ork. Nie uważacie? Nawet na nas nie czeka bardzo. No dobra, idzie w stronę zawalonego przejścia. Jeśli my byśmy prowadzili, mielibyśmy prawo tak samo przez nawet fort przejść. Byłoby ciężej, ale oczywiście by się dało. Kurwa, zgubiłem go. Totalnie go zgubiłem. Widać, jak na nas czeka, co?
Wczytajmy grę, bo mi spieprzył totalnie. I ona mnie nawet nie czeka. Dobra, tutaj. Nie wiem, co się dzieje. Ja думать, что это правда. O, teraz nam nie czeka jeszcze. Widzicie? Wygląda, jakby miał nas totalnie w dupie. Czy my pójdziemy za nim, czy my nie pójdziemy za nim, tylko wiecie. Ja potem nie wiem, czy on wywali go. W końcu przechodzi przez tunel, który jest zawalony. Tak właściwie. Idźmy za nim, bo go jeszcze zgubimy. Ale on zapierdala. O, widzicie? Teraz na nas czeka, o dziwo. Mnie bardziej interesuje... Bo tak normalnie to bym sobie mikstrę szybkości dał. Tylko w starciu ze ścianą to nawet mikstra szybkości mi nie pomoże. Tutaj czekał chwilę. Dobra. Magar. Gorzej będzie, jeśli ja będę prowadził niewolników, no bo... To będzie parę jednostek. No tak jak myślałem. Dobra, to jest najtrudniejszy moment naszej wyprawy. Przejście jest zawalone, a ja z tym nic nie potrafię zrobić. Armata odmawia posłuszeństwa, tak jak zresztą widzieliście. Ja mam kulę. Mam trzy kule. I ja normalnie mogłem przejść. Ludzie mieli też problem, że wcześniej jak... Aha, przecież to nie będzie też takie oczywiste. Kurde. Ja pierdzielę. No właśnie, ja muszę dwie postacie przetransportować. O cholera. Ojeju. Ja nie mam pomysłu bardzo, jak to zrobić. No jedno to jest łatwo przetransportować, dwie już gorzej. No to już jakoś sobie radę musimy dać. O nie. Boję się, że tego zadania nie zrobię, a przez to może cała modyfikacja iść do mnie do kosza. Przez to, że nie potrafię tej armaty naprawić. Zniknął. Gdzie ten ork? Nagle zniknął? A ja spróbujmy iść spać. Może on w jakiś magiczny sposób tutaj się przedostał. Kurde. Najchętniej zacząłbym już następny odcinek. Nie ma go tu.
Dobra, powędrujmy szybko do obozu piratów i możliwe, że on jest w tamtym miejscu. Jak nie, to będę po prostu może zrobię cień. Zakończę odcinek i pomiędzy odcinkami postaram się coś pokombinować z tym Magarem, aby przejść przez to przejście. Najgorsze jest to właśnie, że ja muszę dwie postacie przetransportować. Kurde, tylko czego teraz znajdę? Zobacz. No tu nie ma nigdzie go. Я пришел за рабами. Отлично. А то эти сухопутные крысы уже съели больше, чем они стоят. Давай 3000 золотых и забирай этот скот. 3000 золотых? Ты что, совсем больной? Это обычная цена за партию рабов. Если ты решил прикарманить золото, то нечего изображать из себя удивленную. Окей, невольница. 3 кола дать. Nie mam tyle nawet. Dobra, ja na tym zakończę odcinek, myślę. Wiecie co? Cześć.